No siema, Damian z tej strony. Opowiem wam historię. Właściwie wielokrotnie spotkałem się z tego rodzaju komentarzami na przeróżnych forach, czy tam na grupach facebookowych głównie, kiedy ktoś, załóżmy, zadaje pytanie. Jestem początkujący, nie znam się, polećcie mi jakiegoś dobrego trenera czy dietetyka. No i często gdzieś tam się zjawia taka osoba, która mówi: co ty, pojebany jesteś, nie płać, przecież wszystko masz w necie, po co będziesz płacił pseudotrenerom, skoro możesz się wszystkiego nauczyć, na YouTubie jest tyle materiałów, tyle jest wpisów, książek i tak dalej, i tak dalej. No cóż, z jednej strony faktycznie na internecie możemy znaleźć bardzo, bardzo dużo wiedzy na przeróżne tematy. Wielokrotnie sam z tego korzystam. Jeżeli załóżmy czegoś nie wiem, no to próbuję się najpierw wdrożyć i ocenić co i jak. Ale faktem jest też, i to na pewno większość z was mi przyzna rację, że na necie jest straszny burdel informacyjny. Fakty przeplatają się z mitami i to mało tego, jeszcze żebyśmy mieli źródła wiedzy, które jednoznacznie opierają się na faktach, jednoznacznie są tak zwane prawilne źródła wiedzy oraz te drugie źródła wiedzy, które opierają się na mitach, na jakichś przesądach, na jakichś starych, już niedziałających metodach, które są po prostu mało skuteczne, to by było spoko. Ale niestety często też mamy do czynienia z przeróżnymi źródłami wiedzy, jak vlogi, czy tam wpisy przeróżnych tak zwanych specjalistów, którzy no są, nazwę ich tak brzydko, szkodnikami. Po prostu są szkodnikami. Dlaczego? Mamy, załóżmy, kogoś, kto mówi w mądry sposób, używa mądrych słów, mądrych różnych naukowych terminów. Jakieś tam podstawy, które możemy zweryfikować w dosyć łatwy sposób, są właściwe, przejrzyste i faktycznie sporo rzeczy mówi dobrze, ale też przemyca w swoich tekstach, czy też w swoich nagraniach tematy, które mogą być szkodliwe, które powielają mity, które nie do końca składają się w całą kupę i tak dalej, i tak dalej. Także ciężko jest czasami określić, skąd tą wiedzę czerpać. No i teraz tak. Załóżmy, że jesteśmy osobą początkującą i chcemy sobie znaleźć tą wiedzę, no to najpierw trzeba zweryfikować źródło. A jak zweryfikować źródło, nie mając żadnego doświadczenia? No jest to wyjątkowo ciężkie. No to trzeba te źródła porównywać. Trzeba pytać mądrzejszych od siebie. No i wszystko się sprowadza do jednego wielkiego galimatiasu. Ja sam kiedyś, no fakt, kiedyś było trochę trudniej, ale mimo wszystko tej wiedzy było sporo i jakbym pogrzebał naprawdę głęboko i wiedział mniej więcej, gdzie szukać, to bym tą wiedzę znalazł, ale akurat na nią nie trafiłem, no i zmarnowałem kupę czasu. A teraz, zanim przejdę do konkretów, opowiem jeszcze o innych komentarzach, które się pojawiają często w dyskusjach internetowych. I teraz zestawcie sobie z tą wypowiedzią to, co nie? Z jednej strony, wszystko możesz sam znaleźć, nie płać pseudotrenerom, nie napychaj im kasy, to jest głupota, sam sobie wszystko znajdziesz, jest tyle informacji na necie i tak dalej, i tak dalej. A teraz tak, mamy, załóżmy,
kogoś, kto pisze artykuł odnośnie treningu. Czasami dobry, czasami słaby, czasami mówi o truizmach takich totalnych, gdzie już większość osób o tym wie. A czasami po prostu coś ciekawego nawet może przekazać. Ale o co chodzi? Ludzie mówią, poczytał trochę i już jest trenerem, hehehe, nie wygląda i w ogóle nie, nic nie dźwiga, nie ma żadnych osiągnięć, jest tylko teoretykiem. Nagonka na teoretyków jest ogromna w tym momencie. I teraz powiedzcie mi, czy zestawiając to, tak, no z jednej strony sam sobie znajdź informacje, sam bądź takim teoretykiem i sam się szkul, a z drugiej strony na teoretyków się najeżdża. Albo załóżmy inna sytuacja, nie? Ktoś mówi, tu mnie boli, tu mnie dźga, robiłem dipy, boli mnie mostek, albo nie wiem, łokcie mnie napierdalają przy lowbarze. Co zrobić? Czy ktoś miał już taką sytuację? No to dużo osób odpowie, pojebało cię, szukasz pomocy na necie, idź do fizji albo do lekarza, a nie tutaj pytasz. No i też znowu kolejna sprawa. Gościu chce szukać wiedzy i od razu jest do tego zniechęcany. Ja akurat w tym wypadku różnych kontuzji czy tam jakichś urazów faktycznie lepiej iść do fizjo, iść do lekarza, zrobić sobie USG i tak dalej, bo powiem szczerze, że mnie na przykład sprawy związane z fizjoterapią bardzo interesują. Jak jest jakaś wiedza do zgarnięcia, no to chętnie ją sobie przyswajam, ale nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Jeżeli coś mi się faktycznie dzieje, to wolę iść do specjalisty, żeby mi to ogarnął, bo czasami naprawdę jedna, dwie wizyty u kogoś ogarniętego, kto jeszcze wytłumaczy, co robić dalej, żeby się nie rozpierdolić, to może naprawdę zdziałać cuda, zaoszczędzicie czas to pieniądz. I te stówka, czy tam dwie stówy, naprawdę czasami nie są warte tego, żeby męczyć się wiele miesięcy z bólem i rozpierdalać się coraz bardziej. Albo inny przykład. O, tutaj sami eksperci na grupach, hehe, a sami by połowie z tego ciężaru, co ten ziomek nie wypierdolili. No, odnośnie też wielu komentarzy, nie, jak na przykład ktoś wrzuca sobie jakiś bój i przeróżni użytkownicy go poprawiają. No dobra, spoko, może oni nie dźwigają tyle, ale też przecież są teoretykami, którzy gdzieś tam coś widzieli, oglądali parę filmów, jakichś nawet całkiem ogarniętych trenerów. No i co? No i powiedzcie mi sami, czy to ma sens w tym momencie mówić, że sam sobie wszystko ogarniesz, skoro nie można ufać ludziom, którzy już sobie coś tam ogarnęli sami? Tylko trzeba iść do specjalisty. No i to jest właśnie taki galimatias. Sami widzicie, że nawet te komentarze, nawet te dyskusje na grupie są, wprowadzają taki chaos u osoby, która jeszcze nic nie wie, że robi się nieprzyjemnie, tak? I teraz komu uwierzyć? I teraz tak. Taka mała analogia, nie? Na przykład macie jakiś mały remont w domu, co nie? W necie jest mnóstwo filmów instruktażowych, jak to zrobić gładź, jak położyć kafelki i tak dalej, jak coś zamontować. No i spoko. I powiem szczerze, że normalnie, jeżeli masz na przykład kran do przykręcenia, wymianę gniazdka, czy tam kibel zamontować sobie, nie wiem, kuchenkę gazową, cokolwiek, no to coś tam poczytasz, zrobisz research, przeczytasz instrukcję obsługi, instrukcję montażu, zabierzesz się za to, parę godzin i jest zrobione. No ale teraz wyobraź sobie, że masz dom w stanie surowym i musisz sam to zrobić. No i co? Uczysz się wszystkiego od podstaw, pytasz jakichś ekspertów, kupujesz różne rzeczy, marnujesz pieniądze na rzeczy, które są niepraktyczne albo niepotrzebne w tym wypadku, kiedy można by było sobie po prostu zamówić porządną ekipę, gdzieś tam polecaną przez innych, która wpadnie i ci raz, dwa wszystko fajnie zrobi. No. To jest taka różnica. Trzeba po prostu wykalkulować, co chcesz od życia. I oczywiście
jeżeli jesteś osobą początkującą, masz trochę oleju w głowie, wiesz, że masz się nie przejmować pierdołami, wiesz mniej więcej, jakie są priorytety, no to w wielu wypadkach może się udać na przykład nauczyć bezpiecznie dźwigać, nauczyć rozpisywać jakieś proste plany treningowe, które akurat dla Ciebie będą dobre. Są osoby, którzy sobie sami poradzili, bo na przykład nie mieli możliwości skorzystać z usług trenera. Przykładowo mieszkają w takim miejscu, gdzie nikogo w pobliżu nie ma, albo nie wiem, nie mają kasy, ale sobie jakoś radzą, owszem. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy na przykład mają taką budowę ciała, że wchodzi sobie pierwszy raz na siłownię, robi przysiad ze sztangą i robi go dobrze. Dodatkowo jeszcze dźwiga całkiem sporo, jak na kogoś z takim stażem. No i on sobie myśli, kurwa, to jest łatwe, nie? Jeżeli mi się udało, to tobie też się udało. Ale przykładowo, jeżeli masz chujową budowę do siadów, masz strasznie długą kość udową, albo jeszcze jakieś problemy z kontuzjami, jakieś problemy z kręgosłupem, no to powiedz mi, czy ty będziesz faktycznie w stanie sobie sam pomóc. Mi się nie udało, mimo że próbowałem. Parę razy zbłądziłem, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie szkoda czasu. Znalazłem sobie trenera, który mi ogarnął i teraz tak, dobry trener, który dzieli się wiedzą i przede wszystkim daje sensowne argumenty, a nie pierdoli, że o, ja kurwa wiem lepiej, słuchaj się, nie pierdol. To potrafi nie tylko ułożyć Ci plan, nauczyć Cię ćwiczeń, ale także dać podwaliny pod wiedzę, którą będziesz mógł potem wykorzystywać dalej. I będziesz mógł się uczyć, edukować i tak dalej. I to jest właśnie o tyle fajne, że masz takiego mega kopa na start, masz już ułożone podstawy i możesz wtedy już coś sensownego sam znaleźć. Oczywiście nadal nie będzie to idealna opcja iść dalej samemu, no bo jednak osoba z doświadczeniem już parę tych rzeczy przepracowała i też na swoich własnych błędach może dużo doradzić. Ja właśnie tak właśnie znalazłem swojego trenera, że sam miałem problem z kręgosłupem. Dowiedziałem się, że Wojtek agresywny zajebiście dużo dźwiga, też miał ten kręgosłup rozpierdolony straszliwie, dyskopatia na 6 poziomach, pęknięty krąg i tak dalej. Ja sobie myślę, kurwa, jeżeli ten gość robi raki 400+, jeżeli robi takie ciągi po 300 ileś tam kilo w serii i on ma rozpierdolony kręgosłup i jeszcze do tego wrzucał wtedy materiały merytoryczne na temat periodyzacji, gdzie to, co on mówił w tamtych czasach, było czymś dla mnie zupełnie nowym i przeczyło też pewnym rzeczom, które się wtedy mówiło. Teraz to już jest wiedza trochę bardziej powszechna, no ale tacy ludzie jak on między innymi parę lat temu przecierali ścieżki, no to stwierdziłem, że kurwa, no to jest chyba najlepsza osoba, skoro on to sam przeżył, sam zrobił, no to mi pomoże. Kurwa, pomógł. Ale teraz wracając do konkretnego, do tego tematu, co mówimy. Jak już mówiłem, w internecie panuje burdel informacyjny. Jeżeli nie masz własnych doświadczeń, jeżeli nie masz wiedzy absolutnie żadnej, no to bardzo łatwo się w tym pogubić, mimo wszystko. Chyba że masz talent, no to wtedy jakikolwiek trening przyniesie Ci efekty i będziesz mógł się tym szczycić. Ale naprawdę, jednej osobie się uda, kilkudziesięciu się nie uda, zniechęcą się albo się rozpierdolą. I prędzej czy później albo pójdą do trenera, albo zostawią ten trening w cholerę. Nie mając wyczucia ani doświadczenia, ciężko jest odsiać ziarno od plew. Kolejna sprawa. Trenerzy, nawet ci najlepsi, udostępniają tylko część wiedzy. Po pierwsze, nie da się wszystkiego przekazać przez internet. Nawet jak niektórzy piszą książki, to owszem, piszą te książki, ale one zazwyczaj i tak najwięcej dadzą trenerom.
którzy już coś tam wiedzą, którzy już coś przepracowali i wiedzą, jak ugryźć dany temat, a nie tylko po prostu wziąć sobie templatkę, kopiuj, wklej z danej książki, no przecież kurwa miało działać, a u kogoś nie zadziała. No i też jest sprawa marketingu, no nikt ci nie powie wszystkiego. Nikt ci nie powie takich szczegółów, które będą w stanie tobie akurat pomóc. Po pierwsze, dlatego że cię nie zna, nie wie, w jakiej ty jesteś sytuacji i dopiero musi wziąć cię na warsztat, zdiagnozować i zobaczyć, co tam się dzieje, i potem dopiero dobrać odpowiednie metody. Czasami jest tak, że dobierze te metody, które ty sobie już wcześniej znalazłeś, no ale przynajmniej masz teraz pewność. No ale też trudno ich winić, bo jeżeli ktoś na przykład tworzy materiały na YouTube, na Facebooka, ktoś pisze fajne artykuły, które mogą sporo coś wyjaśnić, to też nie dlatego, żeby ludzie stwierdzili, że a chuj, on mi dał wszystko za darmo, ja sobie poradzę. No, nie do końca. Czasami warto iść właśnie na szkolenie, na jakieś konsultacje. Ja też byłem na paru szkoleniach i na konsultacjach u różnych trenerów i powiem szczerze, że to dopiero daje do myślenia, to potrafi pomóc sobie usystematyzować jakoś tą wiedzę, ten cały burdel, który do nas dociera, i wtedy dopiero zaczynamy rozumieć, aha, to dlatego tak mówią. No, to jest dosyć trudna sprawa. I też nie ma co winić trenerów, że nie wykładają ci wszystko na srebrnej tacy. Oni też przecież muszą zarobić, muszą mieć podopiecznych, a też bardzo często jest tak, myślę, że w większości przypadków, że trener po prostu nie jest w stanie przekazać tak ogromnej ilości informacji na raz, żeby każdemu pomóc. Bo są różne przypadki, dużo rzeczy jest wspólnych, owszem, ale często różnimy się różnymi szczegółami, które są akurat kluczowe i czasami mogą zmienić zupełnie obraz planu treningowego albo obraz naszych postępów. Każdy też ma inne wzorce ruchowe. Jeżeli mówimy o nauce wzorców, tak? Można sobie znaleźć, jak wykonać dane ćwiczenie. Okej, mamy to i to trzeba zrobić. No ale w momencie, jeżeli załóżmy masz za słaby brzuch, a masz długą kość udową, mocno się pochylasz przy lołbarze, no to co? No skupiasz się i ci nie idzie. I ciągle garb, albo batwing, albo robisz z kolei przeprost. Idziesz do hiperlordozy. Starasz się wykonywać wszystkie te wskazówki, jakie były na filmie, ale nie masz pojęcia, że istnieją jakieś problemy w twojej strukturze, które uniemożliwiają po prostu na obecną chwilę wykonanie prawidłowego przysiadu. I tak jak też się często mówi, jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać tego prawidłowego przysiadu, no to idzie do jakiejś regresji, na przykład zaczyna sobie goblet skład. No i teraz jak odpowiednią regresję dobrać? No owszem, są też informacje takie, no ale dobra, zaczynasz od goblet składu i skąd wiesz, kiedy przejść sobie na przykład na front, albo na high bara, albo na low bara? No nie wiesz tego tak naprawdę, no nie umiesz siebie zdiagnozować. Kończysz się potem tym, że albo to odstawiasz, albo idziesz znowu do specjalisty i żałujesz, że nie zrobiłeś tego od razu. Ja na przykład tego mega żałuję. Po wzorcach jest też kontekst całej sprawy. Każdy ma inne możliwości, każdy ma inne potrzeby. Nie każdy może trenować tyle, ile powinien trenować, żeby zrobić jakieś mega efekty. Może powinien się skupić na jakimś prehabie, rehabie i tak dalej. No, tego jest sporo i to po prostu trzeba zobaczyć, posprawdzać, ustalić sobie plan działania, priorytety i działać dalej. Jak już mówiłem, oczywiście są osoby z talentem, są osoby z fajną budową, są osoby, które na przykład mają talent do samej techniki, bo też się z tym spotkałem, że gość po wypadku się rehabilituje, a potem jak przychodzi co do czego, robi
pierwszy trening low barów od kurwa 2 czy 3 lat i robi to prawie idealnie, nie? Mimo że nie ma jakiejś mega, nie ma jakiegoś mega układu dźwigni, no to robi to prawie idealnie, bo po prostu ma taką kontrolę motoryczną, że sobie ze wszystkim radzi. A z kolei też spotkałem się z takim przypadkiem, gdzie chłopak ma mega talent, bo ciężko zapierdala, nie narzeka, robi mega efekty. To jest tak naprawdę podstawa. Pracować regularnie, realizować plan i wtedy efekty przychodzą, ale z kolei ma problemy techniczne, no i tam kuleje u niego, a tu przysiad, a tu coś tam i trzeba to co chwilę korygować. I mimo że progresuje w sile, no to mógłby to zrobić lepiej, gdyby załóżmy miał stały nadzór kogoś, kto stoi nad nim cały czas i go poprawia, bo akurat w tej kwestii jest słaby. No i też są osoby z problemami, jak już mówiłem, z przeróżnymi kontuzjami, czy z jakimiś dysproporcjami siłowymi, które po prostu nie zaimplementują sobie wiedzy, która jest zazwyczaj ogólna, bo też trzeba pamiętać, że jak tworzymy sobie jakiś materiał na social media, to on jest bardziej ogólny. Ja też w swoich materiałach nie mówię wam dokładnie, ile serii robić, po ile powtórzeń, na jakim ciężarze, jeśli jesteś taki silny, bo to po pierwsze zajęłoby mi za dużo czasu i tych materiałów byłoby dużo mniej, a dwa, żeby trafiło tylko do jakiejś drobnej ilości osób, a tu chodzi o to, żeby po prostu naświetlić sprawę ogólnie, żeby ludzie zrozumieli o co chodzi, a potem ewentualnie szukali sobie, bądź też poszli do kogoś, kto ustali im te wszystkie szczegóły. No i ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć, mianowicie słuchanie ludzi z internetu. I jeżeli już idziesz do kogoś i mu powierzasz swoje tam zdrowie i ewentualne postępy, jeżeli mu płacisz, to myślę, że ma dużo większe poczucie odpowiedzialności za to i lepiej się do tego przyłoży niż jakiś randomowy typ na internecie, który chce zabłysnąć swoim komentarzem. Bo to on, nie on w razie czego straci za ciebie czas, on ci nie odda straconego czasu, nie odda ci straconych pieniędzy na lekarzy, nie zrobi za ciebie prawidłowego treningu, nie wypierdoli ciężaru za ciebie, to ty musisz to wszystko zrobić i ty zadecyduj, jaką ścieżkę obierasz, jeżeli masz czas, jeżeli ci nie zależy, jeżeli chcesz tylko sobie podźwigać, pobawić się, owszem, okej, spoko, korzystaj sobie z treści, które są na necie i nie przejmuj się wykupowaniem treningów u trenerów, ale mimo wszystko uważam, że jeżeli masz stracić kilkanaście miesięcy, czy nawet parę lat, jak to w wielu przypadkach bywa, to dużo bardziej się opłaca wywalić te parę stówek i spokojnie sobie trenować, zdobywać wiedzę, bo tak naprawdę w tym samym czasie możesz sobie zarobić kasę, nie tracąc tego czasu, a potem nie wydając pieniędzy na lekarzy i na drogie badania. Także to tyle. Wszystkiego dobrego. Jak zwykle zajrzyjcie w opis filmu. Na razie. Hej.